Dzień dobry, moi kochani, witam Was w drugiej części ćwiczeń funkcjonalnych z wykorzystaniem tylko oporu własnego ciała, bez żadnego sprzętu, w pozycji wysokiej. Jesteśmy już po rozgrzewce, więc teraz troszeczkę bardziej intensywnie, może nie intensywnie, ale może troszkę głębiej wejdziemy. Ok, zaczynamy. Ok, więc stańcie sobie wygodnie. Dobrze, zaczynamy tutaj już od barku, bo zazwyczaj albo zaczynamy od góry, albo zaczynamy od dołu. Tym razem zaczynamy od góry. Stopy ustawcie sobie w taki trochę śmieszny sposób, czyli palce do środka, pięty na zewnątrz. I chciałabym, żebyśmy... Dopiero powiedziałam, że zaczynamy od góry, więc zaczynamy od góry. Głowa do tyłu. I pozwólcie luźno opaść, zaokrąglicie plecy, ręce sobie wiszą, dobrze? Powtórzę jeszcze raz. Co znaczy dla mnie trening funkcjonalny? Trening funkcjonalny to jest trening, który pozwala Wam funkcjonować na co dzień. Po prostu. Czyli jeżeli mamy podbiec delikatnie do autobusu, to nic nam się nie stanie. Jeśli będzie, patrzymy w lewą stronę, proste plecy już. Wracamy do środka i w prawo. Cały czas, dobrze? Jeżeli poślizgniemy się na lodzie, na chodniku i stracimy równowagę, to nie upadniemy. A jeżeli upadniemy, to będziemy wiedzieć, jak upaść, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Albo jeżeli już faktycznie upadniemy, to nie robiąc krzywdy, ręce w bok, sięgamy do jednej i do drugiej strony. Zaangażujcie bardziej nadgarstki, czyli jest taki ruch w dół. 8, 7, 6, 5. Nawet jeżeli upadniemy, to nie będzie problemu z tym, żeby się podnieść. O to mi chodzi. To jest dla mnie funkcjonalność. Ok? 4, 3, 2, 1. Zostańcie tutaj i mamy piłeczkę, tak? Obracamy w ten sposób. Już teraz możecie sobie chodzić, cokolwiek, nie blokujemy nóg w kolanach, tylko zobaczcie, ruch jest dookoła, znacie ten ruch, bo ja go bardzo często powtarzam, bo on jest naprawdę fantastyczny. Sama robię to codziennie. Przyznam się, stojąc w kuchni, robię tego typu rzeczy. Dobrze? Dobra, do środka, kciuki do środka, w ten sposób otwieramy i stajemy na palcach. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I teraz zamykamy okno, otwieramy 12 razy. 3, 4, 5. Nogi mogą być zupełnie luźno. Widzicie, ja sobie chodzę. I jeszcze 2. Raz. I dwa, zostajemy z rękami tutaj, góra, dół, podnosimy, góra, dół. Na pewno już czujecie swoje bicepsy w tym miejscu. Jeszcze 6, 5, 4, 3, 2, 1 i tylko pulsujemy. Zobaczcie, to jest tylko ruch tutaj. Po co nam jest potrzebne to ćwiczenie? Chociaż po to, że jak trzymamy w łapkach zakupy ciężkie, tak, to będziemy mieli tak naprawdę siłę, żeby je utrzymać. Ja już naprawdę to jeszcze 4, 3, 2, 1 i rozluźniamy. I teraz zupełnie, zobaczcie, zupełnie luźno. Wiecie, kto, prawa ręka do przodu, lewa do tyłu. Wiecie, kto wykonuje najlepszy trening funkcjonalny? Taki naprawdę cudowny trening, taki bardzo fizjologicznie poprawny i funkcjonalny. Dzieci. Popatrzcie na dzieci, na takie małe dzieci, które już są cały czas machane, które już nauczyły się chodzić, już są takie sprawne, ogarnięte i tak zaczynają się bawić, skakać, biegać. Zobaczcie, jak oni to robią. Co oni robią? To są, czyż to nie są tego typu rzeczy? A jak często zdarza się, że dziecko upadnie i ma jakiś problem, kontuzję, złamanie? No, nie tak często. Ok, szerzej troszeczkę. I teraz idziemy do jednej strony i do drugiej. Uginam lewą nogę, waszą prawą,
druga jest wyprostowana, ręka tak od nogi, która jest ugięta, jest wyprostowana na wysokości barków, a druga jest pod spodem. I zmieniamy. Hop i hop, stopy są przyklejone. Dobrze? I powiedzmy, że przez minutkę tak sobie tylko tutaj popłyniemy. Czyż to nie jest ruch funkcjonalny? Jeszcze. Mięciutko. O, widzicie, ja mam potrzebę, żeby stanąć troszeczkę szerzej. Jeżeli wy macie taką potrzebę, śmiało. Jeśli to jest dla was za dużo, trzymajcie stopy bliżej siebie. Właśnie to jest to. Jak wykonujemy ruchy funkcjonalne, to o nich nie myślimy. Po prostu robimy. Czyż oddychanie nie jest funkcjonalne? Jeszcze. Raz. I raz. I trzy. I cztery. I pięć. Zobaczcie, że troszkę rytm zmieniłam, bo uznałam, że tak będzie łatwiej. Ale tak samo efektywnie. Zobaczmy. Jeszcze mamy 10 sekund. Trzy. I cztery, pięć, i sześć, i siedem, i osiem, i dziewięć, i dziesięć. I teraz, stojąc tak szeroko, obróćcie się proszę waszą prawą stronę. Dobrze? Zobaczcie, z tyłu piętę mam wysoko. Tu zawsze może być krzesełko. Dobrze? Ręce na biodrach, żebyśmy trzymali proste plecy. Czujemy, jak nam się biodro rozciąga. Ta noga jest, jeśli się uda, wyprostowana, bez blokady w kolanie. I schodzimy w dół. 12 razy. 2. 3. 4. 5. 6. Naprawdę krzesełko z przodu? 9. 10. Jeszcze 2. I 11. I 12. Wracamy do środka. Jesteśmy tutaj i tylko pulsujemy. Splećcie proszę, tym widzicie w lustrze, splećcie proszę palce, tak żeby barki poszły do tyłu. Dobrze? I tylko pulsujemy. Słuchajcie, damy radę przez minutę. 40 sekund. Dobrze? 40 sekund. Cały czas nogi są ugięte. Potrzebujemy mocne mięśnie, ale elastyczne. Potrzebujemy mocne stawy, ale z odpowiednim zakresem ruchu. Prawda? Także naprawdę nic, nie za dużo, ale tak, żebyśmy mogli z tego wyciągnąć samą korzyść. Jeszcze. 10, 9, 8, 7, 6. Fantastycznie dajecie radę. Naprawdę. 3, 2 i 1. Ok, zanim druga strona, chciałabym, żebyśmy mnie troszeczkę rozluźnili te nogi. I musimy teraz zrobić ten lunge, czyli obracamy się w drugą stronę. Tutaj jest pięta w górze, dokładnie ta sama sytuacja. Ręce są na biodrach i tylko schodzimy w dół, nie za nisko. Obie nogi się uginają. Tutaj schodzimy w linii prostej, tak? W linii prostej. Dlaczego? Jak zaczniecie wychylać się do przodu, to wtedy kolano pójdzie poza linię palców, a my cały czas macie widzieć czubek swojego buta. Dobrze? Bez zaglądania w ten sposób, tylko kierując sam wzrok. Głowa cały czas jest na wprost, a my tylko patrzymy, czy tam faktycznie te paluchy nasze widać. Jeszcze cztery. Jeszcze dwa. I ostatni raz. I wracamy do środka. Nie będę was już katowała tym schodzeniem na dół. Ręce z tyłu na pośladki i tak, jakbyśmy chcieli się kopnąć. Dobrze? Trzy, cztery. Bardzo często też nawet ja nadużywam sformułowanie bardzo często. W każdym razie zdarza nam się sytuacja, kiedy trzeba podnieść nogę do góry, żeby przez coś po prostu przejść. Żeby pokonać jakąś przeszkodę, nawet na ulicy, cokolwiek, w domu. No i wtedy też musimy mieć mocne te stawy, szczególnie tutaj, jeśli chodzi o biodra, żeby nam tą nogę pociągnęło raz, żebyśmy nie dostali żadnego urazu, to jest dwa, i żeby zaangażować mięśnie brzucha, to jest trzy, czyli same korzyści. Jeszcze. Dobrze? Tak samo. Zróbmy jeszcze 15 sekund. Oddychamy swobodnie. 3, 2 i 1.
Prawa noga jest z przodu, obrócę się bokiem, dobrze? Pięta jest tylko oparta, palce są w górze. Druga noga jest delikatnie na zewnątrz, kolano jest na zewnątrz. Ręce kładziemy na nodze, która jest ugięta, czyli w Waszym przypadku będzie to noga lewa. Ok? Schodzimy w dół, do góry i palce prawej stopy, nie wiem, czy to widać, przesunę jeszcze, palce prawej stopy lądują na podłodze. Ok? Czyli tu mamy hop i tu mamy hop. Tu mamy do góry, tu mamy w dół. Tu trzeba skoncentrować się na tym, żeby proste były plecy, noga, żeby była wyprostowana, a tutaj, żeby biodra poszły do przodu. Hop i hop. Hop i hop. Wzmacniamy. W tym momencie dodajemy do tego wzmacniania mięśni nóg, mięśni pośladkowych, również wewnętrzną część naszego uda. Tutaj. Zobaczcie. Hop. Hop i hop. Jeszcze 4, 3, 2. I jeszcze raz. I zanim druga strona, cały czas ta sama stopa jest z przodu, dobrze? Stajemy szeroko, tak żeby było stawienie. Bierzemy głęboki wdech, podnosimy ręce do góry, z tyłu pięta idzie do góry. Tu mamy wdech, brzuch nadtrzyma, żeby nie wyginać za bardzo odcinka lędźwiowego. Ręce sięgają do przodu, wdech. Z wydechem pięta. Ok? Mamy to? Do góry. Hop i hop. Hop i hop, ręce jak najdalej do tyłu i jak najwyżej do przodu bez uczucia dyskomfortu. Góra i dół, góra i dół. Jeszcze 6. Hop. Hop, góra, dół, góra i dół. 3, 2. Ostatni raz. I zatrzymajcie tutaj proszę z tyłu. Pięta jest w górze. Dobrze? Mocno wyciągnijcie kręgosłup. Mocno. Do góry, do góry, do góry, do góry. I przechylam się raz na jedną stronę. Raz na drugą stronę. Jeszcze 2 razy. I jeśli się uda utrzymać z tyłu tą piętę, byłoby to naprawdę fantastyczne. Ostatni raz. I teraz pięta ląduje na podłodze, czyli obie stopy są mocno przyklejone, ręce w pełnym zakresie, czyli wyprostowane, idą do tyłu, a my pochylamy się do przodu, bo balans jest również częścią naszego treningu funkcjonalnego. Dobrze? Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, czyli patrzymy przed siebie, ale bez zadzierania brody, dobrze? Możecie ją delikatnie opuścić, ale to nie ma być taki ruch. Tutaj za dużo się dzieje, za bardzo pracujemy nad naszym balansem, żebyśmy mogli tak swobodnie tę głowę opuścić, bo zakręci się w głowie. Czujemy tutaj rozciąganie. Noga, która jest z przodu, jest teraz wiodącą. Dobrze? I powoli do góry. Rozluźniamy, rozluźniamy. Jeszcze raz, tak jak dzieci. Prawa do przodu, lewa do tyłu. Hop, 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 hop. 4, 3, 2 i 1, druga stopa do przodu, wasza lewa, ręce na prawym udzie, kolano prawe jest na zewnątrz, pięta tylko oparta, palce, my wychodzimy do góry, i w dół, i palce, i w dół, jeszcze, jeszcze, hop, hop. Jeszcze 6. Tylko tyle. Jeszcze 4. Jeszcze 2. I ostatni raz. Zatrzymajcie tutaj na sekundkę. Proste plecy. Dobra, ta sama noga, która była z przodu, teraz ja się wrócę w drugą stronę. Pięta, tak? I do góry i z tyłu na palcach, wracamy z przodu na pięcie, na palcach i pięta. Jeszcze 10, wdech i wydech, 8,
Wydech. Sześć. Cztery. Można głębiej odetchnąć. Trzymajcie brzuch. Dwa. Ostatni raz. Zatrzymajcie ten ruch. Podnieście ręce tylko do takiego komfortowego, do takiej komfortowej wysokości. Trzymamy, trzymamy, trzymamy. I raz na jedną stronę. Cztery razy. Raz na drugą. Pięta z tyłu w górze. Jeśli się uda, pracujemy nad balansem. Hop. Dociskamy piętę pełnym zakresem ruchu, czyli ręce wyprostowane, jeśli się uda. Do tyłu splatamy palce, pochylamy się, pracujemy nad balansem. Głowa przedłuża kręgosłupa i trzymamy. Poczujecie, jak to wszystko ciągnie od pośladka, cały udo, cały tył i do tego jeszcze łydka. I powoli wracamy do góry, ramionka do tyłu, rozluźniamy i to była nasza część druga treningu funkcjonalnego. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam na kolejną część. Buziaki!